Panie kierowniku, ja widziałem pana wczoraj gdzieś w ciepłych krajach. No. Była wizytacja ośrodka, do którego ruch Orłów uda się na zimowe zgrupowanie. I między innymi udałeś się tam z jednym z członków Wielkiego Ruchu. I jak? Powiedz. Ja myślę, że to była fajna przygoda i podróż dla niego. Dla mnie również. Zobaczył, jak to wygląda, z czego będą zawodnicy korzystać. Zadowolony jest? Mówi, że godne warunki dla ruchu? Tak, zadowolony. Pewnie zmęczony, tak jak ja, bo nie spaliśmy w ogóle. No, domyślam się. Nie, bo to z Warszawy lecieliście? Lecieliśmy z Warszawy, a dzisiaj w nocy z hotelu wyjechaliśmy o 1:00, o 4:00 wylot i od razu do roboty. No właśnie, no i tu też zachęcamy do wstępowania do Wielkiego Ruchu, bo jak widać ma się wpływ na wiele kluczowych też decyzji. Już nie mówimy w tej mikroskali, a tej makroskali czasami też przy takiej okazji, jak nie? Dokładnie. Więc zapraszamy. Zobacz go, popisuje się. Ja, na boisku popiszę. No, na razie się popisuje, co jest dobrym skutkiem. Ale niech tak trzymie. Chcemy więcej. Tak jest. Po co to kręcisz, powiedz? Kulisy ekstra dla BetClicka. Trzeba dla BetClicka. To są właśnie kulisy. Joby da w kulisach ekstra. Ja. Takich na otwartym kanale BetClicka, który też... Ekstra trener w ekstra kulisach. Co tu dużo mówisz, nie Janku? Ja nie mogę się opowiadać, bo coś cały czas mamląc, jak to było, jakie to było? Żuchlość. To może tutaj dam odpowiedź, trenerze. Co tam żuchlość? No i powiedz teraz, prawda. Ktoś napisał, że szkloki. Co tam żuchlość? Nie, to nie były szkloki. To jest coś z jakiego sklepu. Kaj to kiero kupuje. To nie są bombony, nie, ale to są takie batony. Energetyczne, czyli to takie wszystko zdrowe, ja? Tylko zdrowe, białeczko. A, wyglądam, że jem coś niezdrowego, patrz. Ale to dobrze, że trener tutaj śledzisz komentarze. Śledzę. To było przy 10, się zatrzymałem. No czy te komentarze w tym wieku. Ale fakt, bo co ja potem za kamerą, to coś tam jest, no, konsumowane. No taki czas meczu też, to wszystko są same fragmenty gry, nie? Jest tu pewna powtarzalność. Nerwy. To nie nerwy, po prostu to jest czemu, to pazerność, to się nazywa pazerność. Że żuchlosz cały czas? Żuchlo. A nie znałem tego słowa, wiesz? To spytałem Wojtka. A to ty napisałeś, że zapytasz? Tak. Jaki plan tutaj dzisiaj na trening przed tą pogonią rozpędzoną, trenerze? Dzisiaj? No. Czyli czwartek? Czwartek, no. Dzisiaj jest dzień taki bardziej regeneracyjny, ponieważ po dwóch dniach intensywnej pracy, wtorek podwójna jednostka i wczoraj duża gra. Dzisiaj mamy taką raczej niską intensywność, a objętość też nie będzie za duża. Rozrzewka, nacisk na poszerzanie zakresów, tak zwane mobility, mobilka. Teraz gra pomocnicza, dziadek to jest przyjemność i później trochę taktyki, ale tak bardziej w formie, jakby to nazwać, wyizolowanej, czyli nie w formie gry, tylko w formie tak na sucho. Czy bez takiego kontaktu, bez jakichś tam... Bez jakichś wielkich... Tak, dokładnie, żeby dzisiaj odpoczęli. No a jutro już rozruch przedmeczowy i w sobotę o 20. Zatrzymać rozpędzoną pogoń, nie? Tak, no, tak. Tutaj o rozpędzeniu można mówić dosłownie, nie? No, grają z dużym rozmachem, no, trzeba przyznać. Z kim by nie grali? Lech, Legia na Krakowi. No, ręce same składają się do oklasków, faktycznie. Dużo finezji, dużo jakości. Ale na szczęście boisko wszystko weryfikuje. Także do soboty. Są faworytem i to by było na tyle. Dzień dobry. Co tam się dzieje? Bo widzę za biegiem. Mamy gościa. Kogo? Iwo. Słynny Iwo? Mój przyjaciel z Twittera. Przyjaciel z Twittera. Dla dobra ruchu, nawet osoby, które czasem się nie rozumieją w internecie. Muszą ze sobą pogadać. Ja się bardzo cieszę, że Iwo z nami jest. Zadeklarował pomoc, więc jak tylko gdzieś tam do mnie to dotarło jakimiś kanałami, że jest chętny do pomocy, to się odezwałem. Przyjechał, ma jaja, nie tylko w internecie, nie wszyscy tak robią, także ja to bardzo szanuję. Siadamy, gadamy i działamy. No to witam Cię teraz tutaj oficjalnie, Iwo. Już mieliśmy okazję w ogóle na parkingu się spotkać, no i z tego co słyszałem, no jest fajne propozycje tutaj. Mam nadzieję, zobaczymy. Zobaczymy, czy się uda je zrealizować i czy będzie akceptacja tutaj pewnych działań. Dobrze panowie, to ja was zostawiam. Dzięki. Widzę, że nie trzeba tutaj. Nie te czasy. To co, ostatnie sztuki na pogoń? Ostatnie sztuki. Bo z tego co widziałem, to tam no, pustki już. Mamy dwa dni do meczu. A już prawie komplet. A już prawie komplecik. No ale nie ma się co dziwić, pożegnanie. Więc tutaj kto nie zdecydowany, to jeszcze tam śledzić nasze. Może się coś zwolni, nie? Bo jest taka możliwość, że jak ktoś. Tak, jeszcze o 12 resztki sztuk mogą skoczyć do sprzedaży.
Panie Patryku ze strefy, co pan trzymasz w tej swoich rękach tutaj? Jest co, no laptopa i drukarkę, idę robić kody kreskowe i dokładać towar do Gliwic, na Gliwice. Bo już w sobotę kolejne wyzwanie, ostatnie już w Gliwicach. No to skończą się te podróże, no bo to jednak powiedzmy jest to jakaś dowoz logistyka. No nie, jest, zawsze wiadomo, nie? Przemieść to wszystko. Ale wszystkie bliżej. Bliżej, to jest zdecydowanie bliżej. Stanowisko jak będzie jeszcze to wyglądało, nie wiemy do końca, ale myślę, że Gliwice już się każdy nas przyzwyczaił, także to szybko zawsze sprawnie idzie. Teraz się nauczymy na śląskim przemieszczania, bo to na pewno będzie ciężkie, nie? No i miejmy nadzieję, że po śląskim przyjdzie czas na... Na cicho. No, ciekawostka, się na cichej nie sprzedawałem w dniu meczowym, jak było. Nie było mnie jeszcze w pracy. Widzisz, za młody żeś jest. Jaki ty jest rocznik? 99. A ty co nagrywasz? Ekstra. Kulisy Ekstra na kanał BetClick. Kanał BetClick, proszę bardzo. Dobrze, pozdrawiam wszystkich widzów. Jasne, pozdrawiam widzów kanału BetClick. Zachęcam do subskrypcji kanału BetClick oraz Ruch TV. Sol, jak twoje zdrowie? Dobrze. Wszystko jesteś do grania? Jestem do dyspozycji trenera. Bardzo dobrze. Cieszy bardzo mnie to też. Myślisz, że trener na ciebie postawi w jakimś elemencie meczu? Myślę, mam taką nadzieję, że w pewnym momencie gdzieś tam nadejdzie ten czas, nie? No wiadomo, miałem taką jakiś tam chwilowy rozbrat z piłką. Trzeba było trochę popracować, powzmacniać w inny sposób. No i mam nadzieję, że to dziś zaowocuje. Znowu BetClick, kulisy Ekstra i znowu kasę. Tak, znowu się zapałem. No to super. Pozdrawiam jakie serdecznie. Jakie plany na popołudnie? A wiesz co? Dzisiaj co by tu? Dzisiaj raczej regeneracja, gdzieś tam FIFA chce pograć, nie? No właśnie. Nowa jest już. Ale widzisz, nazwa się zmieniła, ciężko będzie odejść, żeby tak. Tak, ciężko. Cały czas się mówi FIFA, nie? Tak ciężko będzie EAFC, nie? No, EAFC, tak. Takie no. Dzisiaj bardziej inaczej jeszcze. Dzisiaj troszkę. Jak tam kasolnik? Jesteś zadowolony ze statystyk kasolnik? Uważam, że szybkość gdzieś mogłem mieć większą tak? Gdzieś, tak. Coś tam dopracować, ale no, mam nadzieję, że w przyszłym sezonie się poprawią, wiesz? Tak, mam nadzieję, że z ruchem Orzów i twoje statystyki tak jest. Będą lepsze. Lepsze, tak jest. Więcej mam taką nadzieję. Będzie dla drużyny. Dokładnie. Dobra, no, nie zaczynamy. Dobra, trzymaj się. Vibes on richer, people who ride richer. Get it live, who can paint that picture? Ain't no way wheels and inches, climbing fences. Get bruised up, got stitches. Bring them back to their senses. Know how the game go, checks and payrolls remain the same. No forecast, Eli, baby. Time out,